witam Was serdecznie na moim wideoblogu. Dzisiaj zapraszam na drugi odcinek filmu z serii Kilka sposobów na. Dzisiaj porozmawiamy o sposobach na to, aby ukryć za szerokie ramiona. Takie ramiona szerokie zdarzają się u sylwetek Y oraz sylwetki T. Sylwetka Y to jest kobieta, która ma szerokie ramiona, węższe biodra, ale ma też dosyć pełny kobiecy biust. Natomiast sylwetka T ma większe ramiona, szersze ramiona w porównaniu do bioder, natomiast biust jest mniejszy, tak zwany sportowy. Przede wszystkim chciałabym powiedzieć o tym, czego nie należy robić, jeżeli mamy szerokie ramiona. Przede wszystkim unikamy dekoltów, które zabudowują nam tutaj okolice biustu. To znaczy unikamy oczywiście golfów, unikamy małych takich kołnierzyków zaraz przy szyi oraz dekoltów łódek. To są dekolty, które będą nosiły odwrotności naszego dzisiejszego przypadku, czyli wąskie ramiona. Czyli pamiętamy, dekolty nie, takie małe kołnierzyki nie i dekolty typu łódka też nie. Więc jakie sposoby są na to, żeby ten dekolt wydłużyć? Przede wszystkim pamiętamy o tym, żeby dekolty były jak najbardziej wydłużające sylwetkę. Oczywiście, jeżeli mamy pełniejszy biust, bardziej kobiecy biust, możemy pozwolić sobie na to, żeby ten dekolt typu V, taki, który wchodzi w linię pionową, mógł być bardziej wycięty. Natomiast w przypadku szerokich ramion i mniejszego biustu nie chcemy podkreślać tego faktu, więc unikamy bardzo takich głębokich dekoltów, ale możemy pozwolić sobie na dekolt taki okrągły, który pokaże dosyć dużo ciała, dosyć dużo skóry w tej okolicy. Kolejna sprawa, o której należy pamiętać, to nie noszenie, jeżeli nie ma takiej potrzeby, bardzo dużych ozdób przy szyi. Co to oznacza? To znaczy, że nie nosimy szali, nie nosimy apaszek, takie, które właśnie będą zakrywały nam szyję, ponieważ szyja to jest taki bardzo szczupły element naszego ciała, nie chcemy jej zakryć, ponieważ wtedy właśnie cała ta okolica się dodatkowo zabudowuje. Nie nosimy również biżuterii, która będzie bardzo mocno zabudowywała. Także jakieś takie wielkie, okrągłe korale w stylu na przykład góralskim. Albo takie naszyjniki, które są tak zwane na bogato i bardzo tutaj mocno obładowują dekolt. Tego unikamy. Jeżeli chodzi o biżuterię, wisiorki, to raczej wybieramy coś, co będzie schodziło, podobnie jak dekolt w linie V, czyli jakieś takie długie wisiory, które będą spływały nam po prostu tutaj po klatce piersiowej. Modelowanie sylwetki za pomocą biżuterii to nie tylko ta biżuteria, którą nosimy na górze sylwetki, czyli to nie tylko naszyjniki, które, jak już mówiłam, przy szerokich ramionach powinny być raczej w linii pionowej, czyli takie zwisające, wiszące, długie, ale też musimy pamiętać o tym, że możemy sobie ozdobić na przykład okolice tutaj dłoni, czyli na przykład większe pierścienie, bardziej zdobne bransoletki, które gdy trzymamy ręce na dole, przykuwają nam uwagę do bioder, czyli odwracają uwagę właśnie od szerszych ramion. Jeżeli chodzi o inne dodatki typu torebka, jeżeli mamy na przykład kopertówkę, nie nosimy jej tutaj w okolicy pod pachą, tak jak często, żeby mieć dwie wolne ręce, tylko właśnie nosimy ją w ręce na wysokości bioder. Także tutaj staramy się po prostu w żaden sposób nie dodawać objętości, nie zwracać bardziej uwagi. Co jeszcze możemy zrobić, żeby ukryć czy stonować za szerokie ramiona? Przede wszystkim unikamy przy ubieraniu się za dużych ozdób, za kolorowych ubrań, wzorzystych ubrań na górze sylwetki. Robimy raczej sytuację odwrotną niż zazwyczaj się ubieramy, ponieważ zazwyczaj jest tak, że staramy się ubrać jaśniejszą górę, ciemniejszy dół. W przypadku sylwetek z szerszymi ramionami robimy na odwrót. To znaczy góra, a ta właśnie bardziej rozbudowana, aby ją stonować, odwrócić od niej uwagę, wybieramy jak najspokojniejsze kolory. Oczywiście to nie znaczy, że nie może być kolorowo, że tu zawsze musi być szarość, granat czy czerń. Raczej wybieramy spokojne, stonowane barwy. Natomiast możemy bardziej poszaleć sobie z dołem. Co to oznacza? To znaczy, że sylwetki właśnie typu Y czy typu T z szerszymi ramionami mogą pozwolić sobie na to, aby założyć kolorowe rajstopy, wzorzyste rajstopy. To samo ze spodniami. To znaczy, one mogą być w jakieś wzorki mniejsze, większe. Oczywiście
oczywiście to też wszystko zależy od tego, jak te nogi są masywne. Szczuplejsze nogi mogą pozwolić sobie na większe wzory, natomiast bardziej masywne uda zdecydowanie bardziej stawiają na mniejsze wzorki, ale na pewno coś na dole sylwetki powinno się dziać. Czyli pamiętamy, spokój na górze, szaleństwo na dole. To samo jeżeli chodzi o fasony, to znaczy na dole możemy pozwolić sobie na wszelkiego rodzaju takie pogrubiające, poszerzające ubrania, to znaczy sukienki, spódnice, które będą miały kształt bombki, czy tulipana, czy będą miały zaszewki, które będą tak jakby zaokrąglały biodra, czyli spódnice z zaszewkami typu bombki, wszystko co będzie tak jakby dodawało objętości na wysokości bioder, mogą tam być kieszenie ozdobne, przetarcia, przyszycia, jakieś wzorki albo rzeczy ponaszywane, jakaś po prostu biżuteria. Na górze staramy się raczej dodatkowo sobie nic nie dodawać, czyli nie wybieramy takich bufkowatych ramion, czy z dodatkowymi poduszkami, czy z pagonami. Wszystko, co poszerzy nam ramiona, odpada. Wszystko, co poszerzy nam dół, jest super. Także pamiętamy, góra spokojna, dół bardziej szalony, żeby po prostu zrównoważyć te szerokie ramiona i oczywiście doprowadzać do tej sylwetki typu X, czyli tej takiej bardziej proporcjonalnej sylwetki klepsydry. Także dziękuję dzisiaj za uwagę, do zobaczenia następnym razem, cześć!